Hello guys, witam się krótko wszystkich, Zebba z tej strony. Dzisiaj zobaczymy, jak brzmią strony różnych grubości, mały test. A więc mam tutaj kilka kompletów od trzech producentów. Najcięższe strony, które tutaj mam, to są ósemki, najgrubsze są trzynastki. Więc ja nagram 5 tracków z identyczną gitarą, z identycznym setup w do i tak dalej. I sobie potem porównamy. Co będziemy porównywać? To jest Early Ball 8 do 38. Następnym setem będą 9 Didario 9 do 42, prawda, jak widzicie. Następne to będzie Gibson, 10 klasyczne, których używam cały czas, od 10 do 46. Następny set 11, Ernie Ball 11 do 52. I ten set, słuchajcie, to są 13. Ja nigdy nie miałem 13, nawet w gitarze. 13 do 62, bardzo grube Didario. I oni tutaj mówią, że ten set, gdzieś tam znalazłem, że to jest specjalnie do Dropped D-Tuning. And ja raczej będę grał na standardowym tuningu, ale myślę, że to również da nam jakieś pojęcie, jak te strony brzmią. A więc słuchajcie, ja mam tu 5 setów. Ja nagram 5 identycznych tracków do z identycznym setup, z ustawieniem i tak dalej, żeby nie było żadnych, prawda, tam rzeczy, które wpływają, więc postaram się zachować zupełnie identyczne setupy na przedwzmacniaczach i na całym sprzęcie i zobaczymy, jak to brzmi. Ok, zapraszam, zobaczmy. Nagrałem 5 ścieżek, 5 tracków w swoim DAW, jak widzicie tutaj. Te ścieżki są tutaj, więc wszystko jest identycznie. Preamp, te same ustawienia, input, output, wszystko to samo jest. I ta sama gitara, ten sam przetwornik na gitarze, prawda? Jedyna rzecz, która różni te traki, to grubość strun. Więc mam nadzieję, że to widać. Tu są ósemki Ernie Ball, tu są Didario 9, 10 Gibsona, Ernie Ball 11 i 13. Nie ma tutaj 12, jak widzicie. Nie było 12 w tym momencie, więc zanim jednak posłuchamy. Pierwsza sprawa, słuchajcie, ja używam czegoś takiego, że naprawdę musiałem 10 razy chyba zdjąć, założyć. A ja mam tu Dunlopa taki klucz, ale nie polecam tego. Jakiś sobie inny znajdźcie, innej firmy. To jest takie dość dżankowate. No, co? Masz wrażenie, że to się rozsypie za chwilę. To mi zrobiło, ale ciągle to wisi w powietrzu, że to coś tu odpadnie, więc to jest bardzo wygodne, to działa, ale ja osobiście nie polecam Dunlopa. To jest zrobione tak jak, no, jak chip plastik jakiś, prawda? Druga sprawa, słuchajcie, ja wiem, że teraz obcina się struny, większość ludzi tak robi, a moje wszystkie futerały wyglądają w ten sposób, że te struny tu wystają, prawda? Dlaczego? A więc w dawnych czasach, słuchajcie, jak struny trzeba było kupić w Peweksie, w Warszawie był jeden na placu Trzech Krzyży i kosztowało to 5-6 dolarów. Początek lat 80. powiedzmy. Więc jak struna taka pękała i była ucięta przy kluczu, no to już nic z tego, nic nie mogłeś zrobić. Jeżeli zostawiałeś takie nieucięte struny, przepraszam, wtedy oczywiście mogłeś coś pokombinować, coś związać i dalej grać i nie wydawać kolejnych 5 dolarów czy tam 7 na struny. Następną rzeczą, którą się robiło, jeżeli już struny były zgrane, prawda, brudne i zatłuszczone, bardzo pomagało wygotowanie tych strun. Po prostu w gorącej wodzie przez kilka minut, prawda, żeby one tam się pogotowały. One wtedy były takie, takie jakby pokryte jakimś tlenkiem takim, bo coś tam się z tych metali utleniało pewnie jakoś,
ale brzmiały lepiej. To przez jakiś czas jeszcze pomagało tym strunom. Więc takie dwie rzeczy na początku może komuś się przydadzą w razie jakichś tam komplikacji ze strunami, jeśli nie macie nowego setu obok. Więc okej, może spójrzmy tutaj na moją workstation. Ja tu porobiłem traki, prawda? Nawet ikonki są takie, jak powinny być. To są ikonki tych strun, prawda? A co mi się nie podoba? Te struny Didario, te dziewiątki, jak widzicie, tu jest numer 9, to jest dziewiątka i trzynastki. Co mi się w nich nie podoba? One są, te opakowanie nie sprzedaje towaru, you know. Otwierasz, masz jedną torebkę plastikową i struny są włożone do jednej torebki. To jest niepoważne. One są po dwie, prawda? To nie podoba mi się. To, jeżeli masz Ernie Ball, jeżeli masz Gibson, jeżeli masz drugi Ernie Ball, wszystko jest zupełnie inaczej. Każda struna jest w oddzielnej torebce, prawda? Wszystko jest fajnie i przejrzyście. A Didario robi to nieładnie. To jest moja taka... To nie ma oczywiście żadnego znaczenia, jeśli chodzi o dźwięk, ale przynajmniej mogliby ci się chłopcy postarać, żeby to wyglądało przyzwoiciej troszeczkę. A więc tu są na górze ósemki, dziewiątki, dziesiątki. Może jakieś inne wskazówka wezmę. O, nie, to się znika. Dziesiątki, jedenastki i trzynastki. Tak jak powiedziałem, identyczne traki, identyczny setup, cokolwiek. A więc może posłuchajmy. Ja tu nagrałem taką przesterowaną gitarę. Może to nie było najlepsze rozwiązanie, dlatego też tutaj w tym momencie widzicie te wavy. To są już akordy na czystym brzmieniu, których za chwilę posłuchamy. Może zobaczmy, jak brzmią poszczególne struny. Więc ja będę włączał po kolei. Mój mikrofon nie afektuje dźwięku, prawda? To idzie z DAW. Mój mikrofon jest poza workstation w tym momencie, na innym rekorderze, więc posłuchajmy. Proszę zwróćcie uwagę tutaj na te traki od 1 do 5. Ja będę przełączał na solo. Tu jest gate strun, 8, 9, 10, 11 i 13. Więc może zacznijmy jeszcze raz od 8. Więc tak brzmią poszczególne grubości, poszczególne gauge tych setów na czystej gitarze. Prawda? Jeszcze raz to samo. Od 8 do 13. Okej, słuchajcie, więc to tak wyglądają sprawy z grubością strun. Więc ja po nagraniu każdego traku zostawiałem na bieżąco komentarz. Od razu po nagraniu traku, co czuję, co myślę. Więc może posłuchajmy, jakie było moje wrażenie od razu po nagraniu traku na ósemkach. Posłuchajmy, co tam miałem do powiedzenia. Ja również sobie też przypomnę, co tam powiedziałem. O, przepraszam, ja tu lubno. To będzie stąd. Przepraszam, ja to wszystko bardzo na żywo robię, prawda? Zobaczmy, co tam miałem do powiedzenia w tym momencie. Po ósemkach. Skończyłem właśnie nagrywać track na ósemkach. Więc słuchajcie, ja kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu grałem na ósemkach. Znaczy, myślę, jakieś 25 lat temu grałem na ósemkach. Potem zacząłem zmieniać na dziesiątki, więc przez kilka lat były dziesiątki, czasami ósemki w mojej gitarze
I w zasadzie te 20 ostatnich lat tylko na dziesiątkach gram. Więc jakie jest moje wrażenie? Bardzo miękkie struny, wręcz nieprzyzwoicie miękkie. Bardzo łatwo jest podciągnąć, bardzo łatwo jest zawibrować. Ale musimy również być w pewnym sensie tacy ostrożni, prawda? Tu nie możemy sobie pozwolić na jakieś przypadkowe podniesienie palca czy ściągnięcie struny, bo to zaraz będzie słychać, prawda? Bardzo łatwo grać na tym jest. Jest takie wrażenie, że prawie one wniknęły w gry, prawda? Trudno mieć to, prawda? Tak pod palcami, tylko że widzisz, prawda? I to jest moje zdanie o ósemkach. Czuję te struny pod palcami, ale słuchajcie, ja osobiście polecałbym tego typu struny początkującym. Słuchajcie, to nie macie problemu z przyciskaniem, jeżeli macie większą, wyższą akcję, jeżeli zaczynacie wibrować, jeżeli zaczynacie podciągać, te rzeczy przyjdą wam znacznie łatwiej na cienkich strunach, prawda? Więc to taka moja uwaga. Więc jak to brzmi, to słyszeliście przed chwilą. Okej, następny set. A więc słuchajcie, to było moje pierwsze odczucie po ósemkach. Zobaczmy, co miałem do powiedzenia po nagraniu ścieżki na dziewiątkach. Okej, zobaczmy. To będzie tutaj dziewiątki. Właśnie nagrywać track na ósemkach. O, przepraszam, to mi tu solo ten track. Więc właśnie skończyłem nagrywać track na dziewiątkach. Więc tu już się zaczyna czuć, że nie są takie miękkie i prawda, prawie że nieobecne na grywie. Już jak podciągasz, to czujesz troszeczkę opór struny i już zaczyna się, prawda, taka reakcja tej struny z palcem. Myślę, że dość miłe takie, przynajmniej dają poczucie grającemu, że są na grywie już, prawda, i są wygodne w graniu w sumie. W zasadzie to są dziewiątki, prawda? Więc ponieważ ja gram na dziesiątkach, więc czuję się tak, prawda, już coraz bardziej bliżej swego klimatu, prawda? Więc no, chyba tyle. Bardzo fajne struny moim zdaniem. Takie jak brzmią, słyszeliście przed chwilą. Więc to było moje zdanie bezpośrednio po nagraniu traku na dziewiątkach. A tu są dziesiątki, więc to są te struny, na których gram. Co ja tam powiedziałem, już nawet nie pamiętam. Okej, zobaczmy. A więc słuchajcie, właśnie skończyłem nagrywać track na dziesiątkach. A na Gibsona dziesiątkach. Więc słuchajcie, te struny odpowiadają mi najbardziej. Nie są tak cienkie już, żeby, prawda, nie kontrolować, co się dzieje pod palcem. Są na tyle, gauge jest na tyle twarda, że czuć je pod palcami, wiesz, co się dzieje, możesz kontrolować. Struna ma fajną akcję, reakcję raczej z twoim palcem. Masz ten opór, wiesz, co się dzieje, jeśli podciągasz czy wibrujesz. Z kolei te miękkie to nie mają tego, bo prawda, to wszystko ginie gdzieś w tej strunie. Z kolei grubsze jedenastki już nawet jeszcze są podobne, ale już jest troszeczkę trudniej podciągnąć i wibrować i tak dalej. A więc w zasadzie to są moje ulubione struny. I to chyba tyle o dziesiątkach. Na nich gram od wielu, wielu lat. Okej, więc to była moja refleksja po nagraniu tracku na dziesiątkach. Więc oczywiście, ponieważ gram na tym, no to było dla mnie takie najbardziej naturalne. Zobaczmy, co mi przyszło do głowy po nagraniu ścieżki na jedenastkach. A więc słuchajcie, skończyłem nagrywać na jedenastkach. A więc to jest troszeczkę o jedną gauge wyżej niż na tych, co gram. No i w zasadzie mógłbym grać na tych też na jedenastkach, ale już jak się podciąga, to już czuję się troszeczkę, opór ten struny jest większy. I co z jakiegoś powodu, słuchajcie, więc tu G struna jest nieowijana. Więc jak pierwsze dotknięcie ręki, to czujesz potworną różnicę między tym nieowijanym G a owijanym D. Może to grubość strun jest, może G jest cieńsza niż zazwyczaj w tym secie.
A więc to takie pierwsze odczucie po dotknięciu tego setu. Poza tym wszystko wydaje się normalnie. Jest dość łatwo grać ciągle jeszcze, mimo że to są jedenastki. Już można, prawda, podciągnięcie to już trzeba mieć silniejszą dłoń troszkę, ale przynajmniej jesteś świadom tego, masz doskonałą kontrolę nad tym, ile ciągniesz czy ile wibrujesz, prawda? Bo ta struna stawia opór, który ci pozwala kontrolować ciągle, prawda? Jest wszystko tak wyważone. Więc ja gram na dziesiątkach, a więc to jest taki set najbliższy moim palcom, powiedzmy, i czuję się na nim dość fajnie. Słuchajcie, moje pierwsze wrażenie po trzynastkach, 13,62 ten set, więc te struny nie są dość estetycznie, prawda, tak po otwarciu tego opakowania, nie jest to dość fajnie zrobione, jedna jakaś plastikowa torebka, prawda, w której są wszystkie struny. To właśnie co mówiłem na początku. W zasadzie są pozwijane po dwie, prawda. Trzeba sprawdzać kolory, prawda, tych wałeczków, tych zakończeń strun. I to nie jest takie, prawda, nie jest fajne. Następną rzeczą ta struna basowa E62 jest wręcz nienaturalnie gruba. Po założeniu na gryf do gitary wygląda bardzo nienaturalnie i grubo. I następną sprawą jest tak gruba, że w zasadzie przechodzi z trudem przez oczko, przez ten otwór w kluczu, prawda? Oczywiście przechodzi, ale to jest tak już na granicy, prawda? Trzeba troszeczkę tam się pozaglądać, żeby ją przewlec przez ten klucz. Następna sprawa, jak się stroi te struny, jak naciągałem, to ja nie miałem wrażenia, że to są metalowe, raczej jak coś gumowego, prawda? Następna sprawa, po nastrojeniu już, prawda, jest coś takiego, że masz wrażenie, że akcja ci się obniżyła. Ale whatever, oczywiście to tylko takie wrażenie, ponieważ struny są bardzo grube. Następna sprawa, to się wiąże z grubością, prawda? Myślę, moje odczucie jest takie, że prawda, jeżeli grasz na cieńszych strunach, no to masz swego rodzaju energię w kostce. I ta energia, którą ja mam zazwyczaj, prawda, na dziesiątkach, w tym momencie nie robi. Po uderzeniu kostką ta struna dostanie wibracji, ale bardzo szybko umiera. Przestaje drżeć, prawda? Tak jakby. Ja myślę, że to jest sprawa przyzwyczajenia. W tym wypadku dla mnie po dziesiątkach te moje uderzenie z kostki nie jest dość wystarczające. Ta struna raczej nie ma tendencji do wibrowania. Ten set jest tak gruby, że bardzo szybko wraca do stanu, prawda, tego wyjściowego, gdy nie brzmi, prawda. Ta struna po uderzeniu kostką troszeczkę brzmi, prawda, i zaraz szybko umiera, bo jest tak gruba, że ta energia bardzo szybko w niej umiera. A ja nie wiem, czy to było słychać w nagraniu. W każdym razie te rzeczy. Następną rzeczą jeszcze jest to, że masz takie uczucie, że twoje palce czują się jakby lekko bezsilne, prawda? Żeby grać na tych strunach. Czujesz się taki skręt. Słuchajcie, tak, to ważna sprawa, tam co powiedziałem. Jak grasz na trzynastkach, naprawdę masz takie wrażenie, że jesteś bezsilny wobec tych potwornie grubych strun, prawda? To tak się czuje. Zobaczmy, co tam dalej. Krępowany grubością tych strun, co nie jest dobrą rzeczą, prawda? Nie masz tego, nie czujesz się, że panujesz palcami nad strunami, raczej podporządkowujesz swoje palce temu, co chcą struny. Jeżeli chcesz podciągać, to podciągasz tylko tyle, na ile struna ci pozwala. Więc tego typu uwagi po trzynastkach. Okej, więc to są moje uwagi po najgrubszych strunach. Przepraszam, jeżeli to może było nudne, ale ja to nagrywałem bezpośrednio, żeby nie zapomnieć tych mych odczuć. Ale zwróćcie uwagę tutaj, proszę. Więc tu są te trzynastki. Ten
taki purpurowy. Zwróćcie uwagę, więc tu na końce tych wave'ów. Więc ja uderzałem ostatni akord w 27 takcie, czyli w 5, 6 gdzieś tutaj. Tu było uderzone, a tu było ostatni akord. I tu, zobaczcie, co się dzieje na trzynastkach. Inne struny już dawno poumierały. Widzicie to, prawda? To jest wave. A trzynastki jeszcze brzmią. Więc moje wrażenie było takie, że one nie chcą brzmieć, ale to tylko było bardzo złudne. Zobaczcie tutaj, jak ta struna brzmi. Może posłuchajmy tego, jak to się dzieje. Ten dźwięk się przelewa i szuka tego miejsca, żeby zgasnąć, ale trudno mu jest to znaleźć. Posłuchajmy tego ostatniego akordu od 27 taktu. Zobaczcie, te inne tu już jest noise, tu już nie ma akordu, tu już nie ma dźwięku, a tu jeszcze jest 5-6 taktów dźwięku. Tam już słyszeliście mój track z perkusją, prawda, bo to przebija, ja nagrywałem pod perkusję oczywiście te traki, prawda, i to ciągle jeszcze brzmiało w tym momencie. No i tu już noise gate tam ścina, prawda? Więc to jest dziwna rzecz w tych strunach, prawda? Jeszcze jak tu się gra, to nie słyszy się różnicy, ale jak się uderzy ten akord na końcu, on brzmi w nieskończoność, prawda? Zobaczcie tutaj. Ja nie wiem, jak to efektuje krótkie dźwięki, to nie ma znaczenia, ale w tym momencie te struny mają potworną moc wybrzmienia, prawda? Te gruby ten metal ciągle tam w polu magnetycznym przetwornika robi swoje. Wydawałoby się, tak jak powiedziałem, że on zastyga zaraz po uderzeniu, że ja, prawda, nie mam na tyle siły, że on gaśnie od razu, ale jednak ta drobna, gasnąca wibracja pozostanie w nim bardzo długo, jak tutaj widać. Jaka jest moja konkluzja? Więc tak jak najważniejszą rzeczą, ja myślę, dla osób początkujących, to żeby sobie spróbowały jednak na ósemkach. You know? Cienkie, łatwo pociągnąć, łatwo wibrować. Te pozostałe gejże, więc ja gram na dziesiątkach. Mi dziesiątki pasują. I ja myślę, słuchajcie, jeżeli gracie heavy metal i te rzeczy, no to jednak te trzynastki na gitarę rytmiczną. To wam zrobi ten. Jak widzicie, one brzmią tak samo, ale wybrzmiewają bardzo długo i tak dalej. A więc to chyba takie moje uwagi. Okej, dziękuję ślicznie za wasz czas. Pozdrawiam cieplutko. Zembach był tutaj and see you next time. Jeśli będzie komuś to wideo przydatne w czymkolwiek. I'm gonna be very happy. Thank you for your time, guys. Thanks. Bye-bye. And see you next time. Bye.